Jeżeli byście byli w takim miejscu jak ja, szum fal, zachód słońca, co chcielibyście zrobić w takim miejscu? Co chcielibyście przeżyć? Piszcie w komentarzu. Czy jest tu trochę inaczej jak w domu? Ja tutaj przesunę jeszcze kamerę, zobaczcie. Jeszcze może światło jedno. Jedno, także doświetlimy. Spójrzcie, teraz te nasze wyjazdy będą troszkę inaczej wyglądały w kontekście spania. Tu jest, zobacz, zwoju. Tu jest moneta, kopno. Tutaj jest, zobacz, zwoju. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Chodź, chodź, hopka, hopka. Chłopka, mój przyjacielu, ty mój. Witam was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam was w nowej serii Ku Przygodzie. Zaczynamy nasze podróże. Natomiast zanim wyjedziemy w trasę, musimy przygotować do tego odpowiednio naszego busa, naszego Flintstona. Musimy go doprowadzić do stanu wyjazdowego, takiego, żeby techniczny stan był zadowalający i poprawny, jak również takiego, żebyśmy się czuli podczas wyjazdów komfortowo. Dzisiejszy dzień to przygotowania do wyjazdu. Dzisiejszy dzień to też wyprawa nad jezioro. Dzisiaj obchodzę swoje urodziny. Przyjeżdżają do nas znajomi. No i zakończymy ten dzień zapewne grillem. Natomiast kolejne dni to już wyjazdy. Takie wyjazdy, które przyniosą nam i wam dużo emocji i przygody. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie na bieżąco, a zobaczycie ciekawe miejsca i ciekawe znaleziska, jak również obiekty historyczne. To wszystko na kanale Odkrywca Historii. Ku przygodzie. Zbóju ciekawski wszędzie chce zajrzeć. Nawet takie miejsca trudno dostępne dla nas. Czego to jest? Do czego to jest? Ty będziesz czyściła te plastiki, a ja będę odkurzał. Jakie plastiki? No, w samochodzie. Kierownicy też? Kierownicy też. Hania poszła robić swoje, a ja zacznę porządki w busie od odkurzania. Wielka podróż i wielka przygoda musi zacząć się od porządków, które za chwilę będziemy robić, i przymiarek nowych zakupów. Zobaczcie, mamy też do dyspozycji podczas tego letniego tournée, że tak powiem, też lodówkę kompresorową, która naprawdę pomoże nam, żeby przetrwać te upalne dni. Jak ci, Hania, idzie czyszczenie plastików? Dobrze, tylko kierownicę już umyłam. Kierownicę już umyłaś? A jaki ładny zapach. Gdzie byś chciała rozpocząć naszą podróż? W które miejsce byś chciała jechać? Do Stegny. Do Stegny? Mhm. No to będziemy potem siedzieć i rozmawiać, gdzie ruszymy w podróż. Hania z Krzysiem sprzątają busa, a ja staram się zrobić zasłonki do środka. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Może coś z tego będzie. Może. Tył auta odkurzony. Generalnie jest problem z podłogą, bo tamte nasze kombinacje, które były z przystawką w postaci skrzyni, zmusiły mnie, żeby wyciąć tutaj taki kawałek tej podłogi gąbkowo-gumowanej. Natomiast dowiadywałem się, jaka jest cena, i żeby kupić gąbkę i taką wykładzinę, trzeba wyłożyć ponad 1000 zł. Na razie doraźnie rozwinę tutaj taką wykładzinę, żeby mieć podczas tej podróży, a później będziemy coś myśleć, żeby wyłożyć na całość jakiś taki materiał, który będzie antypoślizgowy. Ale to wszystko kwestia czasu. Tymczasem to powinno nam wystarczyć. Co myślicie? Podoba wam się moja inwencja twórcza? Tak wyglądają zasłonki do tylnej klapy busa. Trochę nie taki kolor, ale tylko taki materiał miałam. Nie wiem, jak boczne szyby będą wyglądały, bo materiał mi się starczy. Także tak to wygląda. Jeszcze teraz kwestia zamocowania. Nie wiem, na razie nie mam pomysłu, ale zasłonki są.
I tak wygląda po rozłożeniu. Ma być jak w domu i praktycznie jest jak w domu. Tutaj musimy jeszcze jakiś kocyk rzucić, bo będzie spał z nami zbój w samochodzie. No i z czasem na pewno, tak jak mówiłem, coś tutaj wymyślimy, jakiś inny system. Trzeba się rozejrzeć i pomyśleć, co byłoby najbardziej funkcjonalne. A za chwilę zabierzemy się za odkurzanie z przodu. Flintstone, czyli nasz bus, ma silnik 1.9. Wymieniłem w nim też rozrząd, wszystkie tulejki i wszystko, co mogło ulec uszkodzeniu. Nowy płyn w skrzyni biegów, nowy płyn w silniku. Także przygotowany mechanicznie na maksa. Hania sobie tam u góry śpiewa. A jeszcze mi zostały tylko do wymiany opony. Też będę chciał kupić te opony typu C ze wzmocnieniem. Bierzynk jeszcze jest niby w porządku, natomiast już kilka lat te opony jeżdżą i po prostu ze względów bezpieczeństwa wymienię te opony. Kupiłam dzisiaj takie fajne lampeczki, które bardzo fajnie świecą. Zaraz wam zaprezentuję. O! I tak ładnie tutaj je przytwierdzę z jednej i z drugiej strony, bo kupiłam dwie pary. O, tam się chyba coś oddupczyło. Z jednej. O, no i tyle. To moje robocie. Z jednej i z drugiej strony przyczepię. I będziemy mieć romantycznie, kiedy będzie ciemno. Założyłem nowe radio i taką antenę samochodową na przyszybiu. Natomiast coś się dzieje. Nie chce mi radio łapać sygnału radiowego. Muszę jeszcze pogrzebać, może sfiksowana jest antena, albo coś nie tak robię. Do wymiany będę miał też te oto głośniki, bo coś one mi szwankują. Założę z powrotem oryginalne, takie jakie były wcześniej. Jak sami widzieliście, nie trzeba mieć luksusowego kampera, aby przeżywać przygodę. Nam wystarcza nasz busik, nasz Flintstone. Trzeba tam wiele poprawek, które codziennie udoskonalamy. Będziemy relacjonować wam w filmikach nasze wyjazdy, także ku przygodzie. Teraz bardziej przyjemna część. Czekamy, aż przyjadą nasi znajomi. Hania, zmęczona pracą, ogląda swoje ulubione filmiki. Natomiast u nas jeszcze jest taka logistyka, że prowadzimy sklep, no i będziemy musieli w ciągu tych naszych wyjazdów tak się wstrzelać, żeby też wracać do pracy, do sklepu. Ale to, w jaki sposób będziemy robić, to też jakby w danej sytuacji nam życie pokaże. Wszystko zweryfikuje, czy jedziemy na dłużej, na krócej, czy po prostu musimy zostać. Na pewno będzie, tak jak wspominałem wcześniej, bardzo ciekawie. Dotarli do nas znajomi. Tam sobie u góry na balkonie rozmawiają. Ja przygotowałem sprzęt na wyjazd, który posłuży mi do poszukiwań. I pozostaje tylko sprawdzić, czy wszystko jest i jechać w trasę, jechać nad jezioro. Dotarliśmy już w miejsce, gdzie mieliśmy prowadzić poszukiwania, natomiast rozpadało się tutaj na dobre. No i będziemy musieli zmienić lokalizację, bo tutaj wychodzi z tej pogody radarowej, że cały czas będą burze i deszcze. Natomiast nie poddajemy się, szukamy miejsca, gdzie nie będzie padało, gdzie dzisiaj będzie można wskoczyć do wody, poprowadzić poszukiwania, no bo jesteśmy na to nastawieni. Dzień urodzinowy, dzień poszukiwań musi być zaliczony. Wracam do busa i jedziemy dalej. Przemieściliśmy się 15 km dalej. Piękna pogoda. Jeszcze się uda wskoczyć do wody trochę, żeby poszukać wykrywaczem. Jak to nie skorzystać z tego wszystkiego, a przede wszystkim zanim zaczniemy poszukiwać wody, wyciągać ciekawe przedmioty czy też monety. Już jedną na oko znalazłem. Tutaj sobie leżakuje 5 groszy. Dobry znak, Piotr. Wypadło mi. Widać, że bogaci mieszkańcy, także i w wodzie też to powinno być. Tak jest. Także zbieramy się i wchodzimy do wody. Piotrek, a ty będziesz korzystał z tej deski i prowadził poszukiwania z niej, czy tak, jak to wygląda? Będzie tak, że Olga będzie płynęła na tych 3 metrach i będzie mówiła, gdzie widzi coś kolorowego na dnie, nie? No to ja wiesz, malince na dół i na paluszka i podbieramy, albo sitem.
No dobra. Chodź, chodź do wody, chodź. Chodź, wuju, chodź. Zaczynamy poszukiwanie. Trzech poszukiwaczy w wodzie, zobaczymy, który co wyciągnie. Start! Był sygnał. I jest co? I jest co? Hania, chodź zobaczysz, co tutaj jest w sitku. Hania, chodź zobaczysz. Chodź wyciągnij z sitka, Hania. No ale wyciągnij, co tam jest, powiedz. Co? Moneta, ale jaka moneta, powiedz. Nie chcę powiedzieć, zafascynowana. Zobaczcie, złotówka. Co macie? Są pierwsze sygnały. Weźcie groszy. 20 groszy. Zazdro. Gratulation. Hania próbuje swoich sił na desce. Jak ci idzie? Zaraz będziesz na brzegu. Dajesz, dajesz. Ale naprawdę taka deska super sprawa. No na brzeg już, koniec twojej tej jazdy. Jest sygnał, będzie moneta. Jest kapselek. Jest kapselek. No kurde, mam taki sygnał malutki. Widzicie, co to jest? Tu sobie podskakuje 20 groszy. Także kolejne zaciągnięcie i kolejna moneta. Hania, odpływasz! Są kolejne znajdki z wody. Nawet komplet, kluczyki, coś jeszcze. Jednym zaciągnięciem, Damian? Jedne zaciągnięcie. No jest szkiełko też. Także coś wychodzi. Wszystko. Gratuluję. Koło tej 20-groszówki pokręciłem się. No i kolejny sygnał. 10 groszy. Też widać, że to 10 groszy, które troszkę poleżało już w wodzie. Przyszedł mój pomocnik, żeby szukać monet. O co? Tutaj są, tutaj. Zwoju w tej kupeczce. Zwoju, chodź. Tutaj są, zobaczcie. Coś jest tutaj, bo tylko muszę namierzyć konkretnie tutaj gdzieś. Zbuju, tu się mam tutaj już. Zobacz, zbuju, to gdzieś jest tutaj. To gdzieś spadło i o, spadło nam coś, ale nie widzę jeszcze co. Kurczę. A, tu jest, zobacz, zbuju. Zbuju, zobacz, o. Jaka ładna broszka i to broszka Playboya, tak? Playboya, nagramy sobie zbliżenie, żeby ładnie wam pokazać. Piękna brosza. I jest kolejna moneta, jeszcze mi wpadła do wody. Zaraz ją wyciągnę, natomiast będziemy kończyć te poszukiwania. Pogoda pozwoliła na małą godzinkę brodzenia z wykrywaczem w wodzie. I z tego się cieszę, bo pogoda dzisiaj dynamiczna, burza za burzą, deszcz za deszczem, a my odhaczyliśmy mój urodzinowy dzień z wykrywaczem metali w wodzie. A teraz przemieszczamy się do nas, do domu, żeby zrobić grilla i przygotować się na wyjazd, na poranny wyjazd nad morze. Grill rozpalony, ale zobaczcie, mamy tutaj jednego sępa z buja, tam z boku nasz kotek jest, a tutaj, o, pokazał się kotek. Czeka też na jedzonka. Zobaczcie, jakie pyszności tutaj będziemy mieli z grilla. Skrzydełka i kiełbaski. Ła. Należało się. Dobre poszukiwania, to i dobre jedzenie.
Na zakończenie dzisiejszego dnia jeszcze zaproszę Was do wnętrza naszego mobilnego mieszkania. Ewelinka tak doświetliła wnętrze naszego busa, gdzie będziemy spędzać nasze nocki podczas wyjazdów. Jest to jej inwencja twórcza. A tymczasem już będę się z Wami żegnał. Uciekam dalej na grilla. Rano spotkamy się znowu tutaj przy busie, do którego będę pakował wszystkie rzeczy niezbędne nam do naszych wyjazdów. Witamy w kolejnym dniu. My jesteśmy już gotowi do wyjazdu. Chyba wszystko spakowane. Mówię chyba, bo zawsze z tyłu głowy mam to, że jednak może nie wszystko. Najważniejsze jest, także jest wyjazd, musi być i papier. To zawsze musi być. Chleba może zabraknąć, a srajtarz ma musi być. Tak jest. Zobaczcie tutaj, wszystko spakowane z tyłu. Musiałem wyciągnąć to siedzenie, które tam było, ale w zamian jest namiot i wykrywacze. Hania zadowolona z wyjazdu. I to bardzo. Ale że odkąd, znaczy już teraz w ten nowy sezon, kiedy wchodzimy, ona już tak bardziej się krępuje przed kamerą, zauważyłam. Prawda to, Kania? Hania? Podejdziemy ją z drugiej strony. Ania sobie tam odpoczywa, a zobaczcie, jeszcze z tyłu spakowana jest lodówka na nasz wyjazd, duża lodówka i tutaj nasza stacja transformatorowa, która to wszystko pociągnie, ale to już Wam pokażę też, jak to wszystko rozłożymy, jak to wygląda. Jeszcze bardzo ważna czynność, trzeba zatankować auto i lecą sobie cyferki i literki. A Ewelinka poszła po hot doga. Przerwa na obiad. Przerwa obiadowa. Smakuje? A co na obiad? Hot dog z czym? Z szlachetą. Czyli majonez. Majonez? A swoim dzieciom nic nie dasz? Dotarliśmy już na Mierzeję Wiślaną. Minęliśmy Stegnę. Teraz jesteśmy w Sztutowie. Jedziemy dalej do Krynicy Morskiej. Właśnie dojechaliśmy do kanału. Jest to przekop Mierzei Wiślanej. Jest to kanał łączący drogą morską Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Kapitan Port Nowy Świat. Zapyrkę. Zamknęli nas. Będą podnosić do góry. Dotarliśmy już na miejsce, jesteśmy na polu namiotowym, które jest usytuowane w okolicach morza. Pierwsze czynności to rozłożenie naszego namiotu, pościelenie łóżka i śmigamy nad morze na poszukiwania. A na poszukiwania sprzęty już gotowe. Czekają, tak jak i my, niecierpliwią się, żeby wydobywać z podcewki te dźwięki, te monetarne dźwięki. I tu ktoś tu zgłodniał, co? Co jecie ciekawego? Ciasto. Chcesz kawałek? Ciasto nie, dzięki. A kawałka zjesz? Wieszanie firanek. Weź, była siara z takimi firankami. No co? Lodówka tata już wyciągnie. Będzie lepiej, to i się zmieni firanki. Na razie są takie, jakie zrobiłaś. Rozpieprzają się. Najważniejsze, że wiesz, że bezpiecznie dojechane i szykujemy się na nockę. Jeszcze ci tych firanek zabrakło, mówię, zostało, co? No bo one miały być zrobione na ten, na sznurki, że można było je odsłaniać, ale niestety wiertarką musiałabym to przewiercić. Tak wygląda nasza baza w całej okazałości. Do busa przystawiony jest namiot, tu są stoliki. No i jest też nasz sprzęt, do którego będziemy wszystko podłączać. All Powers. To będzie dla niego duża próba. Hania, a co ty tam zaglądasz tak do tej lodóweczki?
co? Kabanos? Co, nie lubisz? Nie lubisz? No tu jest nasza lodówka, także zaraz wszystko podłączymy, przygotujemy i gdzie śmigamy? Na plażę! Na plażę, nad morze. Albo się nie będzie kąpał, ale tak. Tutaj w prawo. W prawo musimy przejść przez te pole namiotowe i tam jest taka dzika bramka, żeby wyjść. A tam nie na drogę? Nie, tutaj. Pamiętasz, kiedyś tu przechodziliśmy? Kiedy to było? Także idziemy. Tycia, możesz wziąć go. Tylko żeby nie gryźć symetrzy. Hania, a ty co, nie z wykrywaczem, tylko będziesz się kąpać? No i będę z tobą chodziła, jak będziesz chodziła. A, wszystko jasne. Dotarliśmy już nad morze. Mamy późne popołudnie, dlatego zostało mało czasu, żeby poprowadzić poszukiwania. Ja zaraz odpalam sprzęt. Hania chce się troszkę pokąpać, także Ewelinka pewnie ją przypilnuje, a w międzyczasie pewnie też dobije do mnie i odpali swój detektor. Tu jest, zobacz, zwoju. Tu jest moneta, kopno. Tutaj jest, zobacz, zwoju. Tu jest, zobacz, tu. Mój pomocnik jest wytresowany na szukanie monet. Przegarnął pewnie monetę, a ja w międzyczasie tu znalazłem kapsla i 2 złote i 20 groszy. Zaraz spróbuję znaleźć jeszcze to, co zbuju. Tutaj kopię. Przesuń się maleńki. Jest tu, jest. Jest tutaj, ale co? A, zbuju, zobacz, co wykopałeś, zbuju. Zobacz. Złotówkę. To mój pies, którego wyszkoliłem do szukania monet. Szukaj dalej. No ja ci pomogę. A ta foczka co tam robi? Co ta foczka robi? Nie wiesz? Hania, Boże, jaka zimna woda! Wyłaź. Wyłaź. Nie widzisz, że słońce zachodzi? Nie. Jest zimna woda, wychodzimy zaraz. Zbuju, tu się nie kąpiesz. Co to takie skupienie masz? No bo jestem w szoku. Moja pierwsza znajdka to 2 ziko. Ja z boku miałem złotówkę, także proszę. To była moja. To, dawaj. Proszę. Jak z boku to było moje. Ale co prawda jest wysyp monet. No. Powiem ci, że sygnałów jest bardzo dużo. ¢71. Albo 1 grosz, albo 5 zł. O, głęboki sygnał. O. Wyszło. A. Głęboki sygnał. Zeszłoroczny fan. Turyści popili i dużo zgubili. Ale w zeszłym roku. W tym oto klimacie zachodzącego słońca będziemy już dzisiaj kończyć poszukiwania. Było dużo emocji. Sam przyjazd tutaj, same przygotowania zawsze zabierają dużo energii, no ale to jest normalne i to jest coś, co nam towarzyszy. Natomiast to jest takie krótkie nasze podsumowanie dzisiejszych poszukiwań, ale to, co dzisiaj znaleźliśmy, jest mało istotne, ale rokujące na jutrzejsze poszukiwania, że coś ciekawego jeszcze będzie można znaleźć. Nie ma nadal biżuterii, pomimo to, że przyjeżdżamy tutaj po raz kolejny, ale tak naprawdę najważniejsze to jest to, żeby miło spędzać czas wspólnie, rodzinnie i cieszyć się tym, co nam daje Matka Ziemia. Tymczasem
kończymy poszukiwania i zbieramy się do busa, żeby zjeść jakąś kolacyjkę, no i położyć się spać. Przetestować też Ewelinki oświetlenie. Zobaczymy, jak one wyjdzie w kontekście zasłoniętych firanek, bo to mnie bardzo ciekawi i interesuje. Wskakuj, Hania, zobacz, jak mama pięknie oświetliła. Oświetliła pięknie firanki dziadowskie, ale na ten jeden wyjazd muszą wystarczyć, dopóki nie dorobimy się innych. Jak ci się podoba? Git! Klimatycznie, zobacz. Jak to by się podoba, to mamusia się cieszy. Zobaczcie sami, a czy firanki są klimatyczne, czy nie? Ocencie sami, zostawcie jakiś komentarz. Jakiś komentarz. Powiedzcie, czy wam się podobają. Czy jest tu trochę inaczej, jak w domu? Ja tutaj przesunę jeszcze kamerę, zobaczcie. Jeszcze może światło jedno. Jedno, także doświetlimy. Spójrzcie, teraz te nasze wyjazdy będą troszkę inaczej wyglądały w kontekście spania. Ewelinka trochę to rozświetliła, spowodowała, że tutaj jest jakiś namiastka naszego domu, no bo ten bus będzie naszym domem podczas naszych podróży. Natomiast od was będzie zależało, czy będziemy zmieniać te firanki, czy będziemy je zostawiać. Piszcie w komentarzu. Wtedy zapadnie decyzja. A tymczasem będziemy z wami się żegnać. Kładziemy się zaraz do wyrka, bo od rana czas na poszukiwania. No bo być ładna pogoda. Znowu jest dużo ludzi przyjechać nad morze. Nas to kręci. A były truskawki te inne? Tymczasem będziemy... Pyta się, czy sama to uszyłam. No sam. Nie no, to było wyhaftowane. Ja sama tylko zrobiłam te firanki. Wycięłaś. A tamta sama. Rozmowy jeszcze. Tak. Tamtą samą zrobiłam. Także widzimy się jutro. Widzimy się jutro. Hania, pożegnaj się z naszymi widzami. Ale odwróć, odwróć się, no. Wszyscy chcą, żebyś pomachała. Na światło. No. Umrę. Umrzesz? No w tę stronę, tu jest kamera, stronę. Pomachaj. O Jezu. Bo to jest nietoperz. Nie. Także co? Do zobaczenia rano. Oglądajcie nas na bieżąco, subskrybujcie kanał, bo rano też zapowiada się ciekawie. Pokażemy wam też tutaj, co będzie się działo na tym polu namiotowym przez parę dni. A co będzie się... Co działo, mamo? Sami nie wiemy, na pewno będzie ciekawie, prawda? Jak zawsze. Mamusiu? Jak zawsze. Także do zobaczenia. Zaraz będzie. W następnym odcinku. Do zobaczenia. A nie pójść tam, bo muszę kupę. Coś cię nie słyszy ten pan, musisz głośniej słyszeć, krzyczeć. Kierowniku, Hania chce dwójkę! Już ma, ciśnie ją mocno. Jeszcze Giorgio się do nas odezwał. Tak, no, to reklama, ja mam jeszcze świąteczne. Możecie nie oglądać sobie majteczek? Mamy, to wiesz. Ja mam Bożego Narodzenia. Możecie nie oglądać sobie majteczek? No nie, znaczy się to poza kadrami puścimy. Teraz wiesz, co robią mężczyźni na basenie. Tak długo im się schodzi. Swoje majteczki. Jeszcze się trzeba przebrać, bo już wszyscy w komplecie. Jeszcze zbója brakuje, zbój! A tu jest zbój. Do domu! Także bujać się. Kolor khaki, kolor zieleni. A kto ci kupił? A Mikołaj mi przyniósł. Aha, no tak. 5 lat temu. A ja z dziećmi. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.